Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Kochani, próbujemy tutaj cały czas dziabnąć typa z góry. Ciach. Dobra. Typ dziabnięty. Jesteśmy co prawda widoczni, ale... mam nadzieję, że tu się wszystko jakoś... O kurde. Jakoś sobie poradzimy. Tam jest ten gościu kolejny, którego chyba będę chciał załatwić. Natomiast czy to się uda... Chyba był ten gościu. Ktoś mnie chyba tam... Nie, myślałem, że ktoś mnie zauważył. Ale nie. Pryszek, tu jest to lustro. Żużlowe. No właśnie, pytanie, czy to się kurde uda tutaj... podejść... jakoś sensownie. Tam jest jeszcze tamten gościu. Tu jest ten. Natomiast tego, wydaje mi się, będę mógł dziabnąć. Zabicie z ukrycia, więc go nikt nie widział. Jest. Muszę się szybko dostać do płomienia. Mhm. Stąd powinnam trafić w to. Dobra. Nie wiem, jak to ma zadziałać. I co się z tym stanie teraz? Co nasi? Nie wyszło mi to skradanie. Niestety. Hurray! Hurray! Udało się, kurde, dobra, i tyle. Może teraz będzie walka. Widzę. Konkretna. Wiecie co? Lepiej mi jest. O kurde. Lepiej mi jest strzelać do niesamowitych skurczybyków tu. Po prostu dziabnąć. To nasz. O kurde. Do wody. 123 obrażenia. Wezmę jego... wezmę na siebie smoczy gniew. Dobra. Dobitka. Mógłbym w sumie... łapeczkę ewentualnie zrobić, tylko nie pamiętam, co on ma podatność na płomień. Stąd też weźmiemy sobie tę strzałę szybko łukową. Przeskoczymy sobie tędy. Ktoś tu do mnie napierdziela i nie wiem, kto i skąd. Wezmiesz sobie szybko roślinkę w ramach odpalenia się. Dobra, tamten powinien zginąć, ale... Mhm. Dobra. Mam odporność na ogień. Eliksir w sensie. Właśnie moment. O kurde. Ty, super. Fajnie. Dobra, dwa eliksiry. Skąd kurde do mnie napierdzielają? I dlaczego z tak daleka? Mogę wejść na górę? Nie. Moment. Bo nie ogarniam typa po prostu. Nie, on ma podatność tylko na ten. Właśnie nie ma podatności na ogień. Kurde, jak zwykle. Na rozstrzelnienie, ale nie mam... Dobra, to był zły pomysł. Spadamy. Mam nadzieję, że moi bracia w wierze sobie tu poradzą. Nie wiem, czy dookoła będę mógł iść. Natomiast nie mam żadnych roślinek. Mam wywary jedynie. Ale wydaje mi się, że... Dobra. Gościu zrezygnował. Właśnie nie wiem, czy jestem w stanie zrobić jakieś nowe wywary. Mutageny. Dobra, mam odporność na ogień. Jest. Teraz
123 dostał. Dobra, gościu ginie. Nie wiem, czy ta strzała... No właśnie. Zabij kultystów i maszyny. Okej, okay. Kurde, udało się. Co prawda dużo zadymy, ale... Wszechmatko, oto nasze zwycięstwo. Spłaciliśmy dług krwi. Zapamiętajcie ten dzień, Nora. Z twych ust do uszu bogini. Tak, zapamiętajcie. Przygotować się do wymarszu. Włócznie i strzały zostawcie w ciałach zabitych wrogów. Są skażone, tak jak te ruiny. No dobra. Zemsta Nora. Jakiś pedek. Nie będą mogli już nikogo skrzywdzić. Umiejętności, tak jest. Zabójcy, skażenie. Oczywiście pozbieramy sobie pewne rzeczy. Idę, gdzie prowadzi ślad. Serce czujki, kwiateczki. No, trzeba by się, kurde, faktycznie tutaj pouzbrajać. Echownik. Okej, okay. Zabieramy wszystko. Dobra, ważne, że te maszyny, które były spaczone, zostały zabite. Jest regeneracyjny wywar, mamy 5 ich. Kwiateczki też pozabieram, bo to jak widzicie jest kurde mało tego. Zdrowia. Tu jeszcze... Nie będę tego zbierał z wszystkiego oczywiście, ale... Ale kwiatki tam, gdzie są jakieś takie fioletowe rzeczy, no to jak najbardziej. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Kruche okruchy. Kultyści. Okruchy. Kultyści. Wywar, jak najbardziej, wywar jest spoko. No i tu jest zielonkawy, to zabieramy szkło pustyni i lecimy, kochani, teraz już stąd. Byle dalej. Pomów z Mareą w koronie matki. Dobra, no to słuchajcie, zostało tak naprawdę nam troszeczkę tylko zwój nam rus. To ciekawostka. Jest ognisko, to na pewno użyję tego ogniska tutaj. Szybki zapis, bardzo dobrze. Zachowuję to na szlak. Dobra. I... Teraz kurczę pytanie, to jest 1300, więc to jest bez sensu, żeby iść tam z buta. Zobaczymy, jakie jest najbliższe ognisko w tym miejscu. To. No i tutaj ten pakiet szybkiej podróży sobie zużyjemy. No i kurczę, myślę, że sobie tam bieguna można by jakiegoś złapać, może innych pozabijać, wtedy będziemy mieć dodatkowy poziom z automatu. A to będzie nam, znaczy no, da nam to dodatkowy punkt, bo teraz chyba mam albo 2, albo 1, więc w sumie... Kanistry mrożące... No dobrze. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy umiejętności punkty 2, dobra. Możliwość używania broni strzeleckich podczas balansowania na linię, to by było dobre. Zwiększona szansa na znalezienie różne rzeczy. Szansa na dodatkowe surowce podczas łupienia pokonanych maszyn. Pojemność na torby na lekki, wydłuża czas trwania dominacji. To może nie być głupie wcale. Mają znacznie większą szansę strącenia pancerza. Właśnie nie wiem, kurde. Powiem szczerze, że chyba wezmę tę dominację. Albo nie. Weźmy faktycznie pewne oko. Tylko co mi to da tak naprawdę? Moment. Znaczy, w sumie... 15% obrażeń wszystkich ciosów. No, to by było dobre, kurde. Dobra, weźmy to. Wstaniemy potem jeszcze jeden. Tu są te modyfikacje. No właśnie. Mamy ten na mróz. To jest mróz i obrażenia większe. Oraz mamy odporność na skażenie. Odporność na skażenie 23, odporność na ciosy i odporność na mróz. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że potem będzie można gdzieś znaleźć jakiegoś handlarza, który nam... No tu są te żuwacze. Dobra. Tam jest siedlisko biegunów, to lecimy do siedliska biegunów. Oczywiście przy okazji zbierając sobie kwiatki. A moment, moment. Tam jest jeden biegun. Jeden patrzy na mnie, drugi nie. Tu jest dzik. Cii.
się to zakończy. Dobra. Zwój na porażenie. Słuchajcie, coraz więcej takich modyfikacji różnych jest. No przecież... 82, no, duże obrażenia. Brak amunicji, weźmy sobie zwykłe. Za dwójkę. Naprawdę za dwójkę? Czy to jest jakoś tak, że ten? Że oni są po prostu lepsi? Jak to jest zrobione w ogóle? No kurde, no dobra. Nieważne. Znaczy ważne w sumie, bo to jest kwestia... nie wiem, co się zrobiło. Nie mam pojęcia. Dobra. Szybko dobicie. Ciaks. Osiągnięto 14 poziom, właśnie o to chodzi. Dobra. Biegunku, chodź. Maksymalne zdrowie plus 10. No jeden punkt niestety, tak jak wiemy. Wszystkie te punkty pojedyncze są już zużyte, więc tak to. Dobra. Mamy ten poziom, o którym mi chodziło. To jest w sumie ochrona, ta, lecznicza. W sumie powiem szczerze, teraz nie dotykam... znaczy, wydaje mi się, że... nie, znaczy... Chodzi o to, że wcześniej można było myszką po prostu kierować, także teraz strzałkami nie ruszam. Tylko właśnie... trzymam W, Shift i tylko myszką po prostu się obracam i on sobie tam biegnie w tę stronę, w którą się obróciłem. Tam. Nie. Gdzie? Gdzie mam lecieć w ogóle? Tam. Oj, biegunku. Ciach. No i dobra. ...175 zabicie maszyny. Wcześniej było chyba więcej, nie? No właśnie, kurde, zobaczcie ile tych modyfikacji teraz dostajemy. No dobra. Nieważne. Kurde. Mam nadzieję, że jest tu ognisko, kurczę. Widzę, że jest gdzieś na górze. Tam. Korona. To musi być korona matki. To się rozprzestrzenia. Solaj powinna gdzieś tu być. Skażone maszyny są... Ja w sumie mógłbym naprawić bieguna. Co tam? Jesteś Nora. Rób, co do ciebie należy i módl się, żeby dobrze cię pamiętano, kiedy padniesz. No dobra, dobra, dobra. Spoko. Tylko jak mówię, najpierw potrzebuję to ognisko znaleźć. Albo skrzynię z płomieniem. Śnieg wziął tę krainę w posiadanie. Tylko moment, moment. Właśnie to ognisko najpierw chciałbym odpalić. Kurde, mnie coś zaraz przeniesie gdzieś w jakieś dziwne miejsce i będzie słabo. Odkryto obszar ognisko. No właśnie, tylko kurde, nie wiem gdzie to ognisko jest. Na górze? No tu są te wykrzykniki. Goście mają różne... różnego rodzaju problemy, które mogę naprawić. Tam jest ognisko. Co ma? Teraz porozmawiamy, tylko najpierw chciałbym tutaj... zapisać sobie. Dobra. Mój miły. Girszcie. Mam nadzieję, że coś kupisz. Przydałyby się okruchy. No mi też, do strzał. Ruszam nad granicę. Jesteś kupcem. Wiesz coś o stolicy Kardża, mieście zwanym Południkiem? Nigdy nie byłem poza świętą ziemią, ale od czasu do czasu handluję z pionierami Kardża. Tak se myślę, że za dobrze tam mają. Co do Południka, to ciągle o nim mówią. Miasto usytuowane na płaskowyżu. Wieże do nieba, wysokie jak góry. W jaki sposób Kardża wznieśli takie cuda? Niewolnictwo.
ale ten ich nowy król Słońce go zakazał. Chyba sprawiedliwość mu milsza niż budownictwo, e? Nie podoba mi się, kurczę, ten nowy król Słońce. Niby tam, że spoko, że sprawiedliwy i w ogóle, ale coś mi się wydaje, że to jakaś ściema jest. Dobra, sprzedajmy. Właśnie nie mogę tutaj niestety, kurczę, dać łapki wywary. O. No to jest popularność sprzedaży. No właśnie, kwestia jest tego, że tutaj są niektóre rzeczy. No to jest tylko sprzedaż za okruchy metalu. To też. W sumie oznaczmy to po prostu wszystko. R. Jest to jako sprzedane? Tak, było to jako sprzedane. Dobra. Handel z kupcami. Tutaj wiele. No to powinno być to z automatu, kurczę. Jak chcesz sprzedać wiele, to wiecie. To powinienem mieć to w ten sposób. Szkło pustyni. No chyba, że szkło pustyni też mi jest potrzebne do czegoś indziej potem, ale wydaje mi się, że znajdziemy to szkło jeszcze w wielu miejscach. Korzeń z kazieliny. To nie. No tu mam 50 tych płomieni. I mam. W sumie sporo tych płomieni mam. Przydajmy 50 płomieni, bo i tak mam ich full. No nie. Tego drucika też mam sporo. Więc go sprzedamy. Soczewka czujki. O 5. Soczewka bieguna. To jest soczewka żuwacza. Ale zobaczcie, że w sumie nie zrobię z tego nic. Chyba, że faktycznie coś kupimy ciekawego. Może chotnik. No bo to jest nie, to jest proca, ale tu. To jest co? Wrzutnia był tu bliskiego zasięgu. Bo tutaj mamy amunicję, nie? Zwykłą i taką. Proca to są te kuleczki. Wydaje mi się, że właśnie te proce. No właśnie. To jest mróz, tak? Czy coś? Wyborowy, no to mamy go. Proca cienia, tylko nie mamy trzy rodzaje amunicji. Kryształowy oplot. Bo gościu w sumie nic nie ma, nie? Takiego ciekawego. Bo tu mamy tylko to, więc się nie opłaca nawet tej procy kupować. No właśnie tę procę cienia mógłbym kupić. Modyfikacje mamy 3 miejsca. Bardzo rzadki. Co prawda nie mamy kryształowego oplotu, ale... Ale no trudno. No dobra, to dzieny. Ja idę. Życzę... Dzięki. Jadę. Dzięki, dzięki. Uryj! Dobra. Pomów z Mareą w koronie matki. Dobra, pomówmy z tą Mareą. Zatem jesteś Aloy. Słyszałam o tobie od wojowników. Bohaterka diablego smutku. Jedna z bohaterek. Nie byłam sama. Marea, tak? Podobno znasz drogę do Południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granicę? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. No dobra, powiedzcie coś o forcie Kardża. Więc fort Kardża znajduje się na zachodzie? A dopiero za nim południk? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Kardża zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Korona Matki strzeże krańca Świętej Ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej.
Od końca wojny obcym wolno wchodzić do Doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce, nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. Dokładnie, tak pomyślałem. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażenie no też mieliśmy do czynienia ze skażeniem. Zdaje się, działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba właśnie, nie wiem, czy to nie jest samouczkowa jakaś informacja, że jak ktoś jest skażony, to na nie, działa na niego ogień, albo wiecie. Możemy tylko walczyć. Tak jak mamy ten proces z bombami, że najpierw coś tam razimy, potworki, znaczy maszynki, a potem używamy innych rodzajów, nie? Ataków, w sensie tam od ognia, albo zwykłych, albo coś, nie? To ty odpowiadasz za obronę? Doradza mi Sona, choć powinna odpocząć. No to życzę ci powodzenia. Korona matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała 15 szturmów i odparła 3 inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. O, masakra. To nie jest żadna próba, Marea, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w koronie matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby dorównania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. No dobra, to dzięki. Powinnam iść. Dobrze. Także mamy Fort Karja, który jest na ziemi niczyjej. I tam będziemy pytać o południk. No dobra. Mamy obszar skażoną strefę, słuchajcie. Ogniska. Poziom 15. Ogólnie musimy się dostać tu. Tylko no właśnie nie wiem, czy z tą skażoną strefą. Właśnie powiem szczerze, że nie do końca czaję. Oczywiście skażone strefy 2 i to jest punkt umiejętności 6000, więc spoko. Próbującą bram, no to właśnie to jest to. Mamy jakieś misje poboczne tu. Tu mamy zemstę córki, pomóż Solai, 5000. Właśnie nie pamiętam. No właśnie, pomóż Solai. Pamiętajcie moje słowa. Solai gdzieś jest tam na górze, dobra. Wciąż nie znalazłem mojego noża. No to wiem, że system szybkiej podróży pozwala szybko wrócić. Ty jesteś Solai? Jan mówi, że twoja bratanica mogła tu być. Nakoa. Nie mam ci nic do powiedzenia. Ja chcę tylko pomóc. Jestem poszukującą Nora. To Jan poprosił o przysługę. Nikomu nie powiem o naszej rozmowie. Ja dałam jej niezbędne zapasy. Poszła do wieży dnia, szukając Zaida. Nie mogłam jej powstrzymać. Powiedz mi coś o wieży dnia. Znaczy, no słyszeliśmy o wieży dnia w sumie, nie? To Fort Karja, na granicy. No kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do południka na rzeź. Mówiłam na Koi, by nie szła. Nie miała tam czego szukać. Ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci Zaida. Zobaczcie, jak ładny ten tatuaż jest na tej twarzy, tej Solai. Co wiesz o Zaidzie? Ładnie zrobione jest. Widać, że to jest takie maźnięcie, nie? Morderca. A nie najgorszy jakiś krwawy łowca. Zabił mojego brata, a na Koa patrzyła z ukrycia. Choć błagałam, by tego nie robiła, sama tego pragnęłam. Zupełnie jak śmierci Zaida. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest. On zmasakrował mojego brata, a teraz cieszy się wolnością u Karja. Rozumiem. Lepiej niż myślisz. Poszukam na Koi, kiedy dotrę do wieży dnia. Nie wiem, czy tam dotrzesz. Słyszałam, że zamknęli bramy przez to... To skażenie wśród no, czyli maszyn. Trzeba będzie, kurczę, faktycznie to skażenie. Marea wie więcej. Tylko nie mów o naszej rozmowie. Dobrze. Obiecuję. Wybierz osadę lub obóz jako podróży. No to wiemy, pakiet szybkiej podróży. To wiemy, wszystko wiemy. Dobra, no
pogadamy z tymi ludźmi tutaj. Widzę, że dużo tych wykrzykniczków jest, więc sporo. A będzie można tutaj jakieś misyjki pozabierać. Siemanko. Tajmie. Wojowniczko! Koronie matki przydałby się twój łuk. Nie, nie, no ja mam tylko jeden łuk. Właściwie dwa mam, ale nie oddam żadnego. Jesteś wojowniczką, prawda? Potrzebujemy skurdzików. Nasz szwacz zachorowuje się na śmierć przy płaszczach i pancerzach. No, czyli zbierz, zabij 10 dzików i przynieś 10 skurdzików. Ale teraz grasuje tam maszyna. Gdy ją ujrzałem, zapomniałem o łowach i To żaden wstyd przeżyć kolejny dzień. Nie, nie. Pierścień mi się obluzował. To był mój amulet. Matka mojej matki. Tak bardzo ufasz pierścieniowi? Po wszystkim, co zaszło. Potrzebuję szczęścia równie mocno, co szczęście. Zobaczę, co znajdę. Jeśli pomożesz, będę ci wdzięczny. Jeśli pomożesz, będę wdzięczny. No, raczej. No właśnie, pozbierajmy tę misję. Zobaczymy, która będzie najbliżej, że tak powiem. Myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby nabijać levele i potem ewentualnie mieć łatwiej, jeżeli chodzi o walkę z innymi maszynami. No standardowo, nie? Siemano, Denie. Ta, która była wyrzutkiem. Moi kompani z łowów. Oni wszyscy... Walczyłaś z zabójcami. Tymi, co zaatakowali na próbie. Ocaliłaś wiele osób. Chciałabym móc ocalić wszystkich. Czy ty... Jak daleko poszłaś za zabójca? Do czego zmierzasz? Martwisz się, że grupa myśliwych została zabita? Są gorsze rzeczy niż śmierć. No dobra, nie będę pytał. Zresztą o tych łowców co może zapytamy. Robiliście? Po próbie byliśmy tak... Wściekli. Chcieliśmy odwetu, a te dopadliśmy je o zmroku. Niewiele widziałem w tych ciemnościach i w zamieszaniu. Maszyny zaatakowały. Aha. I zostałem sam. Twoi kompani? Przepadli. No dobra, poszukamy ich. Powiedz, czego potrzebujesz, bez zagadek. Znajdź mych przyjaciół. Tak bardzo chcieliśmy walczyć z maszynami, że nie zauważyliśmy, że zbliżamy się do ruin. Jesteś poszukującą. Możesz wejść do diablego pragnienia bez obaw, ale proszę. Spokojnie, nie masz się czym martwić. No dobra, w diablim pragnieniu byliśmy już. No właśnie tu, obóz bandytów. No właśnie, a ty... Moment. Znalazłaś moich łowców? Odszukaj moich Dobra, myślałem, że to byli ci diable pragnienie tam, gdzie byli ci bandyci, nie? Tym razem wspomnę nakazy Matron. Gdzie pierwszą jakby wioskę założyliśmy tam, nie? Co ci się stało? Wszystko dobrze? Dwa odcinki temu. O, te rany sobie cenię. To lekcja, której nie zapomnę. Ty też pamiętaj. Jak to? Goniłam żuwacza w galopie. Tak zajęta zwierzyną, że nie zauważyłam, gdzie pędzę. W ten sposób trafiłam wprost na wylot kotła. Kocioł? Co to? A, jesteś z obręczy, dlatego nigdy ich nie widziałaś. Kocioł trochę przypomina drzwi, tak myślę. Nikt nie wie, co jest za nimi. Ponoć to tam powstają maszyny. Albo że to gniazdo złego, gdzie trwają duchy metalowych diabłów. Dla mnie nie ma różnicy. Czym by nie były... No dobra, ale co byś chciała w ogóle? Wspomniałaś wcześniej o lekcji. Kiedy stanęłam przed kotłem, zwierzyna pierzchła, a ja trwałam. Oniemiała z zachwytu. Przez chwilę znów byłam dzieckiem. Urzeczonym barwnymi historiami myśliwych przy ognisku. Strasznie chciałam zobaczyć, co jest w środku. Wtedy zaatakowała czujka, ponieważ kotły są strzeżone. Ledwo ją pokonałam. Nie bez powodu matrony zakazały tam wstępu. I nie chodzi o względy bezpieczeństwa. Nie powinniśmy wiedzieć, co tam jest. Nigdy już się nie zawaham. Blizna mi o tym przypomni. Ale przez moment coś czułaś. Radość, odkrycia. To na pewno coś złego? Chyba tak, prawda? No bo skąd niby ta kara? Gdzie mogę znaleźć ten kocioł? Moja rada brzmi, nie szukaj. To chociaż powiedz, czego mam unikać. Sprytnie. Ale nie na tyle, by posłuchać mojej przestrogi. Dobra, rób co chcesz. Nie powstrzymam cię. Jest na północ stąd, za czerwonymi skałami. Tylko pamiętaj. No dobra, spoko. Mamy jakiś kocioł Sigma. Bardzo chętnie właśnie ten kocioł zobaczył. Część w łowach, znaleźć pierścień.
powiedział Sigma. No mamy ognisko, więc można by się tam przeteleportiren. Tu jest przejście dalsze. No dobra, jeszcze mamy dwie misje, więc... Więc mamy jeszcze moment tutaj... Gdzie są te wykrzykniki? Tam. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Teraz to już wiem. Się robi ciemno, kurde. Nie wiem, czy chcę... od maszynka. Chyba piło ząb. A, to ty. Wyrzutek, a teraz poszukująca. Ponoć dobra jesteś z łukiem i włócznią. Obrzmiewa w tym wyzwanie. Nie jestem zainteresowana, mam ważniejsze sprawy. Och, rozumiem. Poszukująca nie ma czasu dla nas, zwykłych Nora. Jest zbyt zajęta maszynami i zbójami. No nie? Cóż, to nie ja walczyłem ze skażonymi, ale zdobyłem kilka słońc na terenach łowieckich. A ty? Czy twoje poszukiwanie nie zawiodło cię aż tam? No właśnie, nie byłem na tych terenach łowieckich. Jak zdobyłeś te słońce? Powaliłem maszyny, każdą z różnych typów strzał. Mrożącą, ognistą i porażającą. Nie mam mrożącej. Chcesz podjąć próbę, dobrze się przy... No dobra. Chcesz wpienić każdego rozmówcę? Tylko rudę poszukujące o wielkiej reputacji. A jak często cię odwiedzają? Dzisiaj akurat jesteś pierwsza. Jeśli ruszysz na tereny łowieckie, jak ci się uda, wygrasz ze mną. Załatwione. No dobra, no ale to jakby nie wiem, co będę z tego miał, no bo bez sensu tracić czas tylko dlatego, żeby tam wiedzieć. Obrona wytrzymała sporo pracy. Przywódczyni Sona, wzmacniasz koronę matki? Jeśli Nora mają przetrwać kolejny atak metalowego diabła, musimy wzmocnić obronę. Ale to nie twój problem. Nie jesteś pod moją komendą. Zawsze możesz poprosić przywódczyni. Masz rację. Potrzebujemy lancorogów. Mają chłodziwo, z ich soczewek też jest użytek. Mam już chłodziwo. Dobrze. Nasz lód i ogień pokonają maszyny. Pozostała jeszcze soczewka lancoroga. Trzeba zapolować na zachodzie. Potrzeba też wieżyczek pełnych strzał sygnałowych. Weź te do wieży Orna na południu. Jeśli możesz. No mogę, spoko. Natomiast ten lancorug to był potrzebny do tego, nie? Do tej procy, z tego co kojarzę. Zróbmy sobie te strzały, bo widzę, że... mogą przydać. Tu wszystko wytworzone. Tak, dobra. A weźmy na razie zwykłą. Dobra, kurde. Mamy, ponabieraliśmy misji w tym miejscu, spoko. Natomiast faktycznie bym się do tego kotła Sigma, powiem szczerze... Mamy trzy, no. Do tego kotła Sigma bym się wybrał i zobaczył, co tam się dzieje. Jak to wygląda w ogóle i co to? A następnie do tego lancoroga, natomiast to pewnie już nie w tym odcinku. Jak się domyślacie. Gałęzie potrafią ciąć jak szpony. Dobra. Tam jest kocioł Sigma. Właściwie to nie, muszę sobie zaznaczyć. Prawym przyciskiem myszy. Co to jest to w ogóle to? To są te żółwie chyba, nie? Dobra. Trzeba iść tam. O! Co to w ogóle jest? Są czujki, nie? O! Tak, czujka na... Dobra, aktywujmy sobie tę. Kocioł Sigma. Znajdź wejście i zbadaj historię. Dostaniemy dominację Sigma. No właśnie, wydaje mi się, że to są mogą być te punkty umiejętności. Super. Tu jest indyk, który myśli o niedzieli. Tu jest złomiarz w ogóle. Podatność na porażenie. Matko, złomiarza wydaje mi się, że nie dziabne, niestety z bliska, w sensie z jednego strzału. Też może. Okej. No, tam się gościu. Musi być sposób na wejście. Jakiś. Właśnie nie wiem, kurde, bo jesteśmy za kamieniami, więc nie wiem, co to za wejście jeszcze. No to jest kolejny złomiarz, tak. My jesteśmy ukryci, więc mam nadzieję, że
No. Bo tam są czujki, ale te czujki to chyba nie jest większy problem. Jak mi się wydaje. O. No dobra, jest więcej tych czujek niż myślałem, ale to nie szkodzi. Chyba. Schowajmy się tu po prostu. No tu jest ten kocioł Sigma, nie? No tak myślałem, że to będzie jakieś wejście gdzieś w górze albo coś. Użyjmy sobie kamyka. No. Kurde. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o ten. No nie będę ich dominował, bo bez sensu. Iskrzak. No zawsze to jest 25 więcej, nie? Z ukrycia, więc... Czewka, czujki, no dobra. Pozabijani. To jest jeszcze ta czujka, którą załatwiliśmy z łuku. Jest ten kamyk. Kamyk się może przydać, bo mam tylko 6 kamyków. Ale drzwi. Tylko jak je otworzyć? Można zdominować drzwi? Można. Okej. Okay. No dobra. Ciemno jak w D, ale nie szkodzi. Pytanie, czy to będzie... Zbadaj kocioł. Pytanie, czy to będzie coś dziwnego się działo. Wow. Ładnie to wygląda, muszę powiedzieć. Skrzynia, metalowe naczynie, marszczę na kruchy metalu. No to właśnie, pytanie, czy... Wydaje mi się, że jesteśmy na terenach, gdzie poziom trudności jest, powiedzmy, jeszcze niski w miarę. Moment, tam. Metal, światło. Jakby wszystko wokół było częścią jakiejś. No, ładnie, 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 ładnie to wygląda. Ale kto ją zbudował? Wywietrznik. Jest czujka. No to jest level 5, więc ona sobie tam może próbować. O ile ta czujka jest oczywiście tutaj, nie? Trochę wygląda jak z Matrixa, nie? To wygląda jak trójkątna rura. Czemu służyła? Tworzy strefę ukrycia. Gdzie jest wywiecznik tu? Aha, że po prostu... To jest kolejny wywietrznik, po prostu, który nam stworzy... Nie, no, tu są czujki. To tych wywietrzników na razie nie muszę robić. A nie, patrzę w drugą stronę. Co to jest to w ogóle? No, torba na leki pełna, ale... Pytanie, czy to nie jest grzyb leczący? Trochę, no bo... No bo tak wygląda na taki. Trochę. Będę musiała zwój. Zostawić. Będę musiała zostawić. Nie, nie, nie. Właśnie, kurde. Moment. Dobrze, że jest mapa. Tylko bym potrzebował page up zrobić. I to wywalić. No dobra. Gdzie tu, kurde, iść? Teraz.
badaj kocioł, no spoko, ale... Bo tędy wszedłem, tak? Tu zabiłem jedną czujkę, drugą, no to nie. No to po drugiej stronie trzeba będzie wyjść, o tu. Okej, okay, ale to jest kocioł Sigma, nie został zbadany w sumie, powiem szczerze. Tu jest, rozumiem, wyjście już w ogóle na zewnątrz, nie? Więc tak sobie to widzę. Wydaje mi się, że tam w tamtej sali, w której byłem na początku, znaczy no, zanim pierwszą czujkę spotkaliśmy, nie? Tam być może coś będzie. Narobię sobie strzały. W razie W. O tutaj. Tak mi się wydaje, że tu coś może być. No chyba, że... Moment. Znajdź wejście, zbadaj historię Drahl. No historię Drahl mam, ale zbadaj kocioł. Jak tu jego tajemnicę, no właśnie. Nie wiem, czy mi ten... Fokus coś pomoże tutaj, czy nie? No bo w sumie nic szczególnego tutaj nie ma. Bo przeszedłem z góry w sumie, tak? Gdzieś tam z góry skądś. No dobra, idźmy stąd dalej. Torba na leki pełna. No właśnie, kurde. Wydaje mi się, że po prostu trzeba wyjść stąd i tyle, i to będzie tyle zbadany kocioł. A nie. Dobra, jest tajemne przejście tutaj. Spada na górę, no lepsze. Okej. Okay. No ciemno jak w... Wiadomo gdzie. To jest kolejny wywietrznik. To jest grzybek. Łącze sieciowe. Konsola o nieznanej budowie być może podatna na dominację klasy wojskowej. Bo wydaje mi się, że w tych Sigmach, kotłach i tak dalej... To coś obok przerwy. Ciekawe co robi. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mogli zdominować to, nie? Ładowanie dominacji. Skoczymy na drugą stronę w razie W. O kurde. To jest wywiecznik, tak? Czy co? Nie, to skrzynia. Płomień. Oko. Właśnie nie wiem, co tak naprawdę znalazłem. Aha, nie, nie. Po prostu... Myślałem, że ładowanie dominacji to jest jakby nowego rodzaju dominacji, nie? Żeby móc dominować inne maszyny. Ale w takim układzie to nie działa, tak? Kurde, wystraszyłem. To są co? Czy na pojemników magnetycznych? Trzeba by wskoczyć właśnie na tę kolejkę, rozumiem. A w sumie... Zastanawiam się, czy brać to... Porażenie, bo to są modyfikacje, nie ma miejsca już na modyfikacje. Bo mamy tak, mamy odporności, na mróz... No by rozebrać ten w sumie. Dobra, weźmy to porażenie i tyle. Tego zaraz żałować. No właśnie, nie wiem, czy mam się gdzieś przesunąć do przodu, do tyłu.
lewo, w prawo, góra, dół. To jest skok na linię. Chyba. Albo coś. Nie pamiętam, jak się puszczało. Ja rozumiem, lecę z powrotem, nie? Mogę się puścić, ale wolałbym chyba nie. Zajechałam tak daleko, jak się dało. Dobra, ale zbadaj kościoł. Zbadaliśmy. Idź do rdzenia kotła. I w sumie po prostu zwyczajnie to można było. O, tu czujka jest. Pod C się puszcza, jakby ktoś pytał. Łomień, spoko. Wiecie co, ja tę czujkę sobie wyeliminuję. No to sposób. Żeby mi ona tutaj nie ten, nie wadziła, nie? Czujka nie zauważyła. Tu jest dominacja w ramach stworzenia mostu. Myślałem, że zadziała ten, wiecie, cios z góry, nie? O, właśnie ten. Czujki, tam jest jeszcze jedna czujka. O kurde, jest żółwiu. Wydaje mi się, że tego żółwia będzie można tutaj ten potem ewentualnie zdominować albo coś. Żółwiu nas zobaczył chyba. Ale nie, dobra. Podatność jest na ten. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj ciekawego jest. Albo gdzieś będę mógł się ukryć. Ukryjmy się w tym. Zabiłem żółwia? Nie, żyje. A u tego, że żyje, to jeszcze przyzwał czujkę i nie wiem czemu. Nie. Nic mu nie zrobię teraz niestety, bo się starczował jak to żółw. Oj, oj. Masz kamyk. Właśnie nie wiem, czy jak go oznaczę, to będę widział jego cały czas jego te punkty, w które mogę celować. ...1050 punktów elegancko. Jest skrabołaz, metalożer. Druciska. No dobra. Jest ta czujka jedna. Rdzeń maszyny, spoko. No właśnie, tak jak mówiłem, leczniczy grzybek. To była w sumie jedyna rzecz, którą...
Miałem pełną. Jako torbę pełną. Są kolejne skrzynie. No właśnie pytanie, czy nie iść tam dalej jakoś. Chcemy zobaczyć, co tam się dzieje. Nie wiem, czy to widać w ogóle, ale chyba... Nie, dobra. O, chociaż są tutaj jakieś różne rzeczy. Odporność na strzały. Spoko. Wiecie co? Ja sobie wezmę tę odporność na strzały, tylko... amunicja... Pikacje, no właśnie. No chyba, że będę mógł wytworzyć... to jest podróż. Mięso z kością, bla bla bla, ale to nie potrzebuję tego. Amunicja... Nie, to amunicję po prostu tworzę, ale mi chodzi o torbę na... pułapki na wywary... Sakwa na modyfikacje. Dokładnie tak. Potrzebuję to wytworzyć i dzięki temu będę mógł sobie wziąć to. I git. Umiejętność zbieraczka okruchów umożliwia, wiemy. O. To musimy sobie wytworzyć troszeczkę tych strzał, bo naprawdę... Myślę, że to nie koniec, kurczę, tej tutaj zadymy w tym miejscu. Ale już nie chcę przerywać tego odcinka, bo już jesteśmy, wydaje mi się, blisko. O ile nas nikt nie zaatakuje, jakiś dziwny zwierz. Było mi chodziło, spoko. No dobra. Same serce kotła Sigma. Wiecie co? Wytwórzmy sobie strzał tyle, ile można. Bo wydaje mi się, że będzie coś dziwnego się działo dookoła. Czy nie z zapasami? No dobra. No, myślę, że te grzybki też nie są tutaj przypadkowo. Zjemy sobie. Zachowam to na szlak. No dobra. Wejdźmy wyżej, ale... Co tu się dzieje w ogóle? Mamy? Pylon wyładowczy. Może zapewnić dostęp do centralnego procesora obiektu. No dobra, dominuje rdzeń. Tylko pytanie, czy to jest tak po prostu, czy tutaj się coś będzie działo dziwnego. No dobra. Wszędzie tu nadawane są sygnały. To jest ten oczywiście, z którym walczyliśmy. Nadymiarz ognisty. Tu jest oczywiście czujka. Do którędy zejść tak naprawdę? Bo nie widzę takiej możliwości, no chyba, że tędy po prostu. O, w ten oto sposób. Chociaż myślę, że był inny sposób, ale dobra. Rdzeń maszyny mały, chudziwo, spoko. Dobra, co teraz kurde? I kombinować, idzie czujka. Znaczy, ja jestem widoczny, tylko pytanie, czy jestem widoczny dla czujki? Odporność na porażenie, oczywiście. Po lewej stronie mamy ten. To jest skrzynia w ogóle. Chłodziwo, chłodziwo. Dobra,
Wydaje mi się, że gdzieś jak podbiegnę w jakieś dziwne miejsce, to mi ten, kurde, napylacz ognisty wylezie stamtąd. Odporność na mróz 50%, elegancko. Tylko, że nadymiacz jest, że tak powiem, ognisty, a nie mrozowy, więc... To jest dominacja rdzenia? Chyba nie. O kurde. Tak jak myślałem. Okej, okay, nie wyjdę tym, teraz rozumiem. Nadymiacz już mnie kurczę napierdziela. Pułapka ognista. Szybko. I tyle. Dobra, jednak kochani, wiecie co, bo to już godzinę trwa i wiem, że te odcinki niestety gier akcji są dosyć, długo się renderują, więc tak naprawdę zacznijmy sobie od początku tutaj, bo tu jest gdzieś chyba jakiś zeskok na półkę albo coś powinno być, nie? Muszę się złapać albo czegoś, albo coś, którędyś tu właśnie zejść na dół. Więc od tego sobie zaczniemy następny odcinek. Bardzo serdecznie wam, kochani, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.